Dobry wieczór, rebeliantki, dobry wieczór, rebelianci. Dzisiejszym naszym i Państwa gościem jest pan Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do Radio Rebeliant. No, my bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, zresztą nie pierwszy raz. Tak, na początku chciałam zaznaczyć, drodzy słuchacze, że ta audycja jest nagrywana 29 października i zaznaczam to dlatego, że będziemy pewnie tutaj chcieli poruszyć część takich kwestii, które bieżących zdarzeń, a na pewno dużo się dzieje w naszym kraju w ostatnim czasie, więc za te kilka dni, kiedy audycja będzie wyemitowana, pewnie już o niektórych sprawach będziemy wiedzieć więcej i pojawią się nowe fakty. No więc tak, dużo się wydarzyło, tak jak wspomniałam, więc mamy o czym rozmawiać, ale chciałabym rozpocząć naszą dzisiejszą tutaj dyskusję od raportu do spraw rosyjskich wpływów, bo ten raport ukaże się w całości jutro. Dzisiaj już trochę Onet, Polsat News również wspominali o tym, że raport będzie ciekawy. Sam premier Donald Tusk powiedział w trakcie swojej konferencji dzisiaj, że zapamiętał takie trzy słowa: Macierewicz, prokuratura i zdrada. Panie Marcinie, czego możemy się spodziewać jutro? Jak pan myśli? Mówiąc szczerze, to jest komisja, która by mogła pewnie pracować za 2 albo 3 lata. Myślę, że to będzie tylko takie muśnięcie tak naprawdę tematów, zwłaszcza, że komisja z samego założenia działa bardzo, bardzo szeroko. Od mediów, po gospodarkę i te części. I te również części niejawne, trochę infiltracji działalności służb i tym podobne. Proszę pamiętać, że też ostatnie 2 lata to jest ewidentna już praktycznie otwarta wojna hybrydowa, czy te działania hybrydowe są widoczne i one się dzieją jakby cały czas. Natomiast do tego wszystkiego trzeba było się też mocno przygotować. Oczywiście opinia publiczna nie pozna tych w skrócie nietajnych rzeczy, znaczy rzeczy tajnych z tego raportu, takich rzeczy niejawnych. Natomiast myślę, że liczę na to, że ten raport uporządkuje pewne kwestie i pokaże, jak w sferze na przykład gospodarczej, czy społeczno-politycznej, czy medialnej rosyjskie służby, ale nie tylko służby jako służby specjalne, ale generalnie w ogóle szeroko rozumieni Rosjanie, bo Rosjanie też wykorzystują normalny biznes chociażby do tego, mając swoje wpływy, infiltrowali Polskę, a tak właściwie nie tylko Polskę. Myślę, że tam będą bardzo ciekawe wątki. Jestem ciekaw, czy pojawią się na przykład wątki węgierskie z tym związane, ale poczekajmy. No, czekamy i naprawdę jesteśmy bardzo zainteresowani, tym bardziej, że wątek wpływu Rosji, tak jak pan wspomniał, nie tylko na politykę, ale również na tą część gospodarczą, no wydaje się być zaskakująco duży. I powstało oczywiście w ostatnim czasie, w ostatnich latach, bo to nie tylko w ostatnich miesiącach, kilka ciekawych pozycji książkowych również, które o tym sobie tutaj autorzy dyskutują, piszą. Ja tu mam, proszę bardzo, bo właśnie czytam, to jest książka pana Grzegorza Rzeczkowskiego, Szpiedzy Putina, jak ludzie Kremla opanowują Polskę. I powiem tak, ja jestem już na ukończeniu tej książki właśnie i jestem przerażona. Właśnie czekam, bo ją kupiłem i też mam zamiar ją dobrze przestudiować. Bardzo, bardzo, bardzo fajna, dobrze się czyta, chociaż treść jest przykra niestety. Ale no właśnie, nawet możemy, skoro ja już o tej książce... Ale skoro... ja wiem, że to głupio trochę zabrzmi, przepraszam pana wszystkiego za to, ale... Najlepszą recenzją tej książki i o tym, że to nie jest fikcja, to nie jest bajka i udało mu się
czy dotrzeć do dobrych źródeł, czy nawet analitycznie wysnuć własne wnioski, to trafił w punkt. Bo gdyby to były jakieś fantasmagorie, dużo fikcji czy takiej twórczości mocno raczej wyobraźni autora niż faktów, to pewnie nie miałby tych kłopotów, które ma obecnie. A jeżeli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musi, no wniosek pana ministra, no zadbać o jego bezpieczeństwo, to znaczy sytuacja jest poważna. To znaczy, że on tą książką trafił w punkt, nacisnął czułe ślady i podał parę wątków, które są po prostu tam prawdziwe. No. Tak, to dla tych słuchaczy, którzy może też nie wiedzą wszystkiego, bo nie wszyscy śledzą aż z takim zaangażowaniem, co się dzieje, to faktycznie książka ukazała się około 2 tygodni temu, około tam w połowie października, i pan Grzegorz Rzeczkowski wydał również takie oświadczenie w związku z książką, że no, zwyczajnie boi się trochę o swoje życie i zdrowie, również swojej rodziny, gdyż dostawał pogróżki, może nie takie wprost o tym, że coś mu konkretnie chcą zrobić, ale jednak i w związku z tym w dniu dzisiejszym, tak to dzisiaj było, właśnie pan Siemoniak tutaj skierował taką prośbę do ABW, aby no, objęto zwyczajnie ochroną pana Rzeczkowskiego. Jest to przerażające, że w XXI wieku w Polsce, w kraju, który należy do Unii Europejskiej, do NATO, dziennikarze muszą się obawiać o własne zdrowie i życie, wydając książkę. Mamy wolność słowa ponoć, prawda? Tak, ale to nie jest zwykła książka. To jest po pierwsze, po drugie, żyjemy w niezwykłym czasie. Znaczy, my cały czas jakby, ja już mam w ostatnim okresie parę takich przypadków, właśnie rozmowy z dziennikarzami, gdzie tak jakby, a już w społeczeństwie, wśród obywateli, nam się cały czas wydaje, że ta wojna hybrydowa to jest jakiś taki wymysł naukowy. Ktoś to kiedyś gdzieś tam na jakiejś uczelni wojskowej powiedział i to się nie dzieje. I teraz nagle wpadamy w przerażenie to, że nagle się okazuje, że tak, te podpalenia, tu jakiś agent, tu coś. I to się dzieje na naszych oczach. I to nie są jakieś olbrzymie miejscowości, to jest jakaś restauracja, to jest fabryka. Nam cały czas się wydaje, że wojna na Ukrainie jest z 1000 kilometrów stąd. Tak nie jest. Tak nie jest. Ta wojna jest w Europie. Znaczy ja, kto mnie słucha, czy czyta, ja już dawno powiedziałem, że jesteśmy w stanie zimnej wojny 2.0 i koniec i kropka. Po drugie, reżim putinowski nie walczy tylko o kawałek Ukrainy, a walczy o budowanie imperium sowieckiego właściwie. A w tym jakby jako satelita tego imperium jest oczywiście w zainteresowaniu Polska. Jemu się marzy podział łupów, także wykorzystuje wszystkie dostępne środki. I tu nie chodzi też tylko o Polskę, ale tu chodzi generalnie o Europę, o Unię Europejską. I wręcz z każdym dniem tej wojny, która miała być znacznie, znacznie krótsza, te działania są coraz bardziej takie, jak ja to już wielokrotnie napisałem, narępał, takie już się nie szczypie. To, co się dzieje obecnie w Gruzji, no to już nie jest jakaś finezyjna gra podstępu wywiadu, tylko tam służb specjalnych rosyjskich, tylko tam już wszystko idzie tak naprawdę na rępał. No to jest już koniec kropka. No to jest już tak jawne fałszerstwo, że to już nam w Europie, w jakimś tam świecie cywilizowanym, to się w ogóle nie mieści w głowie, a to się tam po prostu dzieje. I tak jest w wielu krajach. I też o tym pisałem. My musimy sobie trochę uświadomić, że na tej wojnie jesteśmy, a każda wojna hybrydowa, ona nie wynika, ona nie jest tak od sobie. Znaczy, kto poczyta i rozumie. Wojna hybrydowa ma przygotować grunt pod ewentualnie możliwość przeprowadzenia wojny konwencjonalnej.
Tak było w Ukrainie. Ja jeździłem na Ukrainę od 2014 roku, praktycznie do 2019. Bywałem tam regularnie i ja widziałem te wpływy, te podziały społeczne, to rozwarstwienie i próby takiego przygotowania się temu. Ukraińcy na całe szczęście trochę nie przespali tego okresu, nie poddali się temu. Bardziej im zawsze było na zachód i ta wojna wybuchła, więc ja nie za bardzo rozumiem, czego my się dziwimy. No tak, a jeszcze chyba też trzeba zaznaczyć, że tuż za kilka dni odbędą się, już będziemy znali nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym momencie Rosja jest też bardzo skoncentrowana na działaniach tam, no bo też im oczywiście zależy, żeby wygrał Trump. Oczywiście, że tak. Robili to już wcześniej, są na to dowody. Więc dlaczego mieliby nie zrobić tego teraz? Znaczy, Stany Zjednoczone są głównym, najważniejszym rozgrywającym również w tej wojnie. Bez Stanów Zjednoczonych tak naprawdę ciężko sobie w ogóle wyobrazić, żeby ktoś inny był w stanie zmobilizować całą resztę, na przykład Europę czy inne kraje natowskie do tego, żeby tą Ukrainę wspierać, nie mówiąc już po prostu przeciwstawieniu się. Znaczy Putin jedyne, czego się boi, to chyba tylko tak naprawdę Ameryki. No i trochę oczywiście Chińczyków. Chińczyków też bardzo się boi, natomiast już dzisiaj jest jego po prostu wasalem. Wasalem Chin, Rosja stała się wasalem Chin. Natomiast to jest wszystko, co go powstrzymuje. Mając słabą Amerykę, prezydenta, albo który wykonuje, jak będzie wykonywał to, co on tak naprawdę planuje. Trump zresztą nie lubi Europy, ewidentnie wielokrotnie dawał to do zrozumienia. Jemu otwiera się właśnie bardzo dobre przedpole i grunt do lepszej wojny hybrydowej w przygotowaniu do wojny konwencjonalnej. Mhm. No właśnie i tak jak tutaj wspomnieliśmy, Rosja jest w tym momencie jakby tutaj ukierunkowana na działania w Stanach Zjednoczonych. Natomiast sytuacja tutaj się rozwiąże i będą mieć więcej czasu na to, żeby działać w Europie. I nie zapominajmy przecież, że też w Polsce czekają nas za chyba 280 dni, a nie 270, nie, przepraszam, to jest ilość dni pana Andrzeja w pałacu, tak. Ale wybory wcześniej. Czekają nas wybory prezydenckie w Polsce i możemy być wszyscy pewni, że Rosjanie będą dezinformować nas tutaj Polaków w sposób okrutny i dlatego pytanie, panie Marcinie, do pana jako do eksperta od tego, już chyba lepszej osoby nie mogłabym tutaj mieć, żeby zapytać. No właśnie, więc jak my Polacy, zwykli obywatele, możemy się bronić trochę przed tą dezinformacją i na co zwracać uwagę, bo to, że ona już była wcześniej, już była w trakcie wyborów do parlamentu, do europarlamentu, to było widoczne. Natomiast coś tak podejrzewam, że teraz to będzie z podwójnym uderzeniem. Więc jak rozpoznawać dezinformację i jak się przed nią bronić? Ja na uczelni mam koleżankę, która prowadzi zajęcia z tego. Jest po prostu rewelacyjna. Dużo też w związku z tym sam się interesowałem tematem, dużo pogłębiałem te kwestie. Zajmuję się tym od wielu, wielu lat, więc wydawało mi się do tej pory, że potrafię rozdzielić prawdę od fałszu, co nie zmienia faktu, że coraz częściej gdzieś sam się nacinam. I to dlatego, że tego się po prostu już zrobiła taka masa, że czy ja tracę czujność, czy metody się zmieniły. Ciężko będzie zwykłemu przeciętnemu, a ja się tym zajmuję powiedzmy półzawodowo, oddzielaniem, znaczy zawodowo w ogóle kwestiami bezpieczeństwa. Więc przeciętnemu obywatelowi będzie bardzo, bardzo ciężko. Jedyną możliwością tego są między innymi, ja nie lubię tego określenia, służby specjalne, czyli to, co jest jakby niejawne i działa gdzieś tam w naszym zapleczu i w naszym otoczeniu, żeby nas przed tym bronić. Dzisiaj pojawiły się niestety
zwłaszcza przekazie informacyjnym. Dzisiaj w ogóle informacja stała się chyba takim kluczowym narzędziem, zresztą to widać po jakby w ogóle zasoby informatyczne, przekaz informacji jest jednym chyba z takich najważniejszych kryteriów, elementów infrastruktury krytycznej w obecnym świecie. Więc jest to bardzo pokaźne, natomiast do tego trzeba mieć po prostu służby, które będą potrafiły odpowiednie kroki podejmować, odpowiednie działania wyprzedzające, blokować pewne przekazy, bo to się rozszerza. Znaczy te farmy troli, botów, a jednocześnie rozbudowywanie takiej prostej agentury, no, to jest też znowu takie sztuczne powiedzenie, agentury wpływu, no jest bardzo widoczne w całej Europie. Takim przykładem są Niemcy obecnie. Znaczy ich sytuacja gospodarcza i to, co się działo przez ostatnie parę lat z Niemcami, ten Nord Stream 2 i tak dalej, to jest wynik ciężkiej pracy służb specjalnych rosyjskich, rozbudowywania struktur agenturalnych, stref wpływu, agentów wpływu i też takich zwykłych, brzydko mówiąc, pudeł rezonansowych, podsyconych oczywiście, podpłaconych grubymi milionami petrodolarów czy petroeuro, bo oni po prostu część zysków ze sprzedaży produktów naftowych czy gazu do Europy przeznaczali właśnie na dalszą działalność, znaleźli sobie takie perpetuum mobile i w tym działali. Ta sieć powiązań jest tak duża, że dzisiaj tak naprawdę, kiedy wybuchła wojna, kiedy no właśnie nie ma Nord Stream 2 i jednej nitki Nord Stream 1, kiedy no świat musiał się podzielić, no to nagle patrząc, gospodarka rosyjska, niemiecka jest w olbrzymim kryzysie. Żyło się pięknie dostatnio, a dzisiaj muszą się reformować, dzisiaj muszą się naprawić. Na szczęście, no oczywiście Niemcy to potężny kraj i bardzo bogaty, więc jeżeli uda się właśnie wyłapać te wszystkie elementy destrukcyjne, to pewnie szybko sobie poradzą. Natomiast ewidentnie od początku wybuchu wojny na Ukrainie sobie nie radzą jeszcze z tym. No tak, tutaj też trzeba podkreślić, że Niemcy przede wszystkim stały zawsze na przemyśle automotive, który w tym momencie jednak trochę im tam no, pada, mówiąc wprost, i to jest wyraźne. Zresztą wystarczy przejść się przez... Ja właśnie zrobiłam sobie taki dłuższy spacer w niedzielę i zwróciłam na to uwagę, bo przechodziłam przez parking, że kiedyś było tak, że większość samochodów w Polsce to było, nie wiem, Audi, jakieś tam BMW, Mercedesy, a teraz wszystko praktycznie to jest, no, inny kierunek, Korea i tak dalej. Tak, tak, tak. Znaczy, dlaczego Niemcy przespali? No, to trochę też tak, gdzie tam dwóch się bije, tam trzeci korzysta, no i skorzystali tak naprawdę na tym Chińczycy, którzy... Mówiąc szczerze, kopali w tej Europie i tak boczkiem, przejmując też te technologie tak naprawdę zachodnie i od producenta, nie wiem, plasterków opatrunkowych i wykołaczy dzisiaj mamy potęgę technologiczną, która coraz bardziej się rozpycha na tym rynku. Niemcy żyli w błogiej nieświadomości już od początku tak naprawdę, no, patrząc na kwestie ekonomiczne, kiedyś pomogła im emigracja z Turcji jako tania siła robocza do odbudowy państwa gdzieś tam niemieckiego. Później od tak naprawdę lat 80., czy tam od końcówki lat 80., no to po prostu właśnie te relacje rosyjskie, tania energia, tani gaz i tak dalej, spowodowały, że ten przemysł był w miarę konkurencyjny, pomimo rosnących kosztów osobowych i rozwijania się gospodarki, większych płac i tak dalej, i tak dalej. Oni cały czas byli konkurencyjni. Dzisiaj, kiedy po prostu się to skończyło, no to niestety zaczynają być problemy. A jednocześnie zauważyli, że okej, nastawienie całej Europy w ogóle na ekologię, samochody elektryczne i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko że w ogóle się chyba w Europie wszyscy obudziliśmy i nagle spojrzeliśmy, ale moment, ale to nie my je produkujemy.
I to jest cały problem. Nawet jak sobie robimy baterie, na przykład do tych samochodów elektrycznych, to i tak 90% komponentów do tych baterii jest z Chin, Indii i wszystkich innych rzeczy, a my to tylko montujemy. Więc coś jest nie halo. Znaczy, skończył się gdzieś przemysł wydobywczy, przetwórczy, stalowy w Europie już tak naprawdę dawno. Dzisiaj Europa korzysta ze swojego bogactwa, ale co najfajniejsze, to jak się czyta i pogłębia jakby wiedzę, to za tym wszystkim gdzieś tam po cichu stoją też właśnie służby specjalne państw, w tym chińskich, w tym rosyjskich, które temu przemysłowi pomagały. Znaczy, to jest normalna rzecz. Od szpiegostwa przemysłowego po prostu wspieranie swoich wpływów. Robią to wszyscy, Amerykanie, każdy tak naprawdę kraj. Polacy też, na ile oczywiście mają jeszcze siły i środki. No to właśnie, wracając tutaj na to nasze polskie poletko, wspomniał Pan o służbach. Jak by Pan ocenił stan służb w Polsce? No mamy wywiad, mamy kontrwywiad, mamy CBA nawet bym zaczęła od tego CBA, bo z tego co pamiętam i z tego co słyszę i słyszałam w kółko, CBA miało być zlikwidowane. Tymczasem miewa się całkiem nieźle. Niestety. No właśnie. Niestety, czy zamiar generalnie powstania tej służby był jak najbardziej prawidłowy, ale przez lata, zwłaszcza przez te ostatnie lata, niestety jest to służba, która okazała się taką służbą bez etosu. Znaczy, stała się zwykłą policją polityczną. I żeby była jasność, to nie tylko PiS wykorzystywał tą służbę, tak było praktycznie od początku. Natomiast to, co się by wydarzyło przez ostatnie 8 lat, powoduje, że ta służba właśnie powinna przestać istnieć. I jej formuła się po prostu już wyczerpała. I tego nie da się raczej naprawić. To trzeba po prostu rozparcelować, wyłuskać tych ludzi, którzy jeszcze na to zasługują i przekazać te sprawy, bo oczywiście korupcją ktoś się musi zajmować, natomiast w innej formie i lepszej formie kontroli. Przez ostatnie 8 lat zresztą w ogóle to była służba, która była najbardziej nieefektywną służbą. Nawet te sprawy, które oni wykrywali, to przy kosztach działalności tego, to policja to jest w ogóle przepaść między na przykład i wykrywalność i koszty, jakie są do kosztów ponoszonych, a skutków, to jest w ogóle przepaść. No ale tak jest, kiedy służba swoimi zadaniami zajmuje się tylko jako dodatkowo, a nie w 100% skupia na zadania, które powierza im ustawa w ramach obowiązującej konstytucji RP. No właśnie, ale ja w ogóle ostatnio zauważyłam, że oni nagle teraz zaczęli być coraz bardziej skuteczni, teraz. I miały być rozliczenia, a siedzi w tym momencie pan Palikot, bo już księdza Olszewskiego zdążyli zwolnić, także już tam celebrytą teraz będzie. I siedzi Budda, zdaje się. No chyba nie oni mieli siedzieć. Ja nie chcę bronić pana Palikota, bo wiem, co tam wywijał. To jest jakby inna sprawa. Tylko... Ja nie bronię, natomiast jeszcze raz. Centralne Biuro Antykorupcyjne, dlaczego w ogóle zajmuje się tymi sprawami, dlaczego to ona na przykład doprowadziło do aresztowania pana Palikota, to ja sam bym chciał dowiedzieć się, bo jeżeli tym się zajęło Biuro Antykorupcyjne, to znaczy, że były tam publiczne pieniądze. Ale z tego co wiem, nie ma takich sygnałów, że były gdzieś tam publiczne pieniądze, więc mówimy tylko tutaj o po prostu podejrzeniach jakiegoś przestępstwa, oszustwa, przestępstwa skarbowego i tego typu rzeczy, ale to nie jest sprawa dla CBA. Dla CBS, jeśli już, to dla CBS, prawda? Już nawet bardziej, natomiast też...
jest jeszcze w zależności od skali oczywiście i kontaktów, jest jeszcze oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale też są normalne piony do walki z korupcją w policji. Czy od tego jest służba skarbowa również, więc to są zupełnie jakby inne tematy. Dlaczego się ta służba chce wykazać? No właśnie może dlatego, że ktoś ich chce zlikwidować, więc chcą się pokazać, że są potrzebni, ale tak naprawdę mówmy szczerze, zmarnowali 8 lat i dali się wykorzystać na te rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Znaczy, nie będę używał nazwisk w tym programie, tak sobie obiecałem. Znam masę jakby historii, pisze do mnie masa ludzi, dzwoni do mnie masa ludzi z różnymi informacjami. Ale to, co stało się ze służbami przez 8 ostatnich lat, można porównać do tego, analogicznie do tego, co się stało w Izraelu. Kiedy nagle, nie mając, mówimy o Izraelu, największe wywiady świata, no po prostu mistrzowie świata pod względem wywiadu wojskowego, cywilnego, no zawsze stawiani ze wzór, i nagle w październiku dają się zaskoczyć, w zeszłym roku dają się zaskoczyć Hamasowi. No mówię szczerze, wcale nie aż tak, no silnej, ale nie aż tak silnej na przykład organizacji terrorystycznej jak Hezbollah. I jest wielka wtopa służb izraelskich. Skąd ta wtopa? No ta wtopa, że premier Netanyahu po prostu wykorzystał te służby bardziej do zajmowania się sprawami wewnętrznymi niż obserwowania tego, co jest na, tego, co jest na zewnątrz. I my dokładnie w Polsce mamy dokładnie to samo. Polskie służby więcej zajmowały się przez 8 ostatnich lat kwestiami, no widać to po sprawach pana Brejzy, w ogóle Pegasusa, tego, kogo podsłuchiwano i tak dalej. Zajmowano się sprawami wewnętrznymi, to jeszcze w ogóle nie na takim poziomie, na jakim powinno być. A nie zauważono tego, co jest na zewnątrz. I do tej pory nie zauważyliśmy, że no właśnie mamy wojnę hybrydową. I mówmy szczerze, no nie radzimy sobie z nią. No to oceńmy wprost. No, ani nie radziliśmy sobie z sytuacją na granicy z Białorusią, bo tak naprawdę oczywiście ja rozumiem polityków, bo trzeba się pokazać i ten PR musi być zgodny i możemy tam budować jeszcze ze 2 metry tego muru, tam sobie powiększyć, spoilery wrzucać, możemy tam wysłać jeszcze z 15 tysięcy żołnierzy, jakich znajdziemy i oni będą mieli siły, żeby tam łazić. Nie ma z tym najmniejszego problemu, tylko rozwiązaniem tego problemu wcale nie jest ten płot na tej granicy, nie jest ta granica. Rozwiązaniem tego problemu jest leży w Mińsku. Problemem jest reżim Łukaszenki i wpływ Putina na przykład na Łukaszenkę. Ci imigranci, których my tak, no nawet politycy staramy się jakby demonizować, abstrahuję, czy oni słusznie, czy niesłusznie, w ogóle mnie to jakby, nie chciałbym, żeby tu ktoś komentował to, czy ich wpuścić, czy nie wpuścić, dobrze, nie wpuścić, natomiast oni są tylko i wyłącznie narzędziem. I my na razie walczymy z narzędziem, a nie z tym, kto tym narzędziem włada. I to jest cały problem. Tak, no to jest bardzo poważny problem i tak jak pan mówi, oni są zwyczajnie wykorzystywani do tego, więc trudno mieć tutaj do nich bezpośrednio pretensje, no ale do tego, co się dzieje gdzieś tam w tle. No ale jeśli my od roku 89, jak pan zresztą Grzegorz Rzeczkowski pisze w swojej książce, mamy cały czas problem z tym, że na szczytach władzy mieliśmy osoby, które no po prostu miały jawne powiązania z Rosjanami. Taką osobą jest między innymi pan Macierewicz, nad którym czarne chmury wiszą i chyba już zaczął deszcz z tych czarnych chmur padać powoli, bo przecież też mamy tak, no na 100% pojawi się tutaj jakby w raporcie dotyczącym tutaj wpływów rosyjskich. Ale również parę dni temu, prawda, pojawił się raport dotyczący prac komisji do badania tak, tego zamachu smoleńskiego i w ogóle. O rany,
O rany, przecież to jest coś niebywałego, bo oprócz tego, że po prostu kłamią zwyczajnie i cały czas to kłamstwo podtrzymują, no to przez takie działania właśnie podzielili społeczeństwo. Jest część wyznawców katastrofy, część wyznawców zamachu. Tak, to jest bardzo ładny element właśnie wojny hybrydowej. Znaczy, ja jeszcze raz wyjaśnię, bo wróciłaś do tematu kwestii wyborów prezydenckich. Te wybory prezydenckie wcale nie będą polegały na tym, że nie wiem, służby rosyjskie jakby będą wspierać jednego czy drugiego kandydata, albo tak jak w Gruzji będą dorzucać głosów do urn przygotowanych. Tego nie będzie, bo to nie ten kraj, to nie ten poziom, nie te możliwości. Natomiast to, co będą robić, będą, tak jak zrobili to w Stanach Zjednoczonych, działali na podziały wewnątrz społeczeństwa, na dezinformacje różne, podkładanie takich świń, wyjścia i takiej właśnie degrengolady trochę, takiej, które nam obrzydzą chociażby by te wybory. Pytanie jest, czy politycy będą umieli się temu przeciwstawić? Myślę, że niestety nie, bo klasa polityczna jest jaka jest i widać to w wielu aspektach. I tak to będzie wyglądało. I teraz tak, pan Grzegorz pisze dokładnie prawdę. Czyli ja wiem, że to zabrzmi przewrotnie, co teraz powiem, ale od likwidacji WSI w Polsce zaczęła się upadek służb każdych po kolei. Ja przygotowując się do naszej rozmowy już od paru dni, tak chciałem właśnie sobie wykonać taką jakby ocenę tej całej sytuacji. I patrząc tak przez 8 ostatnich lat na to, co się wydarzyło, to z pełną świadomością powiem, że bardzo rozczarowuje mnie na przykład to, co słyszę, czytam, czy dowiaduję się w kwestiach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale wychodzi na to, że jedyną służbą, która oparła się temu, co się działo, i działa i funkcjonuje, jest skuteczna przede wszystkim w tym, co jest najważniejsze, czyli w dbaniu o bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, to jest CBŚP. Znam historię sprzed paru lat, gdzie funkcjonariusze mi mówili, że były takie próby nacisku, gdzie przecież chciano ich wysłać na ulicę w ogóle przy strajku kobiet i tak dalej. I ta elita elity powiedziała, że nie, bo oni nie po to się przyjmowali do policji, żeby latać za demonstrantami, bo nie od tego są. Oni znają swoje zasady i swoje wartości. Tam groziło po prostu takim totalnym buntem, że ci ludzie po prostu walną papierem, co by było olbrzymią stratą, bo to są funkcjonariusze z gigantyczną wiedzą i umiejętnościami, więc lepiej jest mieć ich w służbie i kontrolować, niż wypuścić w rynek. Natomiast liczyłem na to, że ABW też się temu oprze, a chyba jednak nie. Niestety przynajmniej nie w całości i tam też niestety te dziwne próby się wydarzyły. No ostatnią taką historią, która mnie zbulwersowała, jest powrót przez prokuratora na wniosek, jakby z polecenia sądu do badania sprawy zatrzymania związkowców jadących na strajk kobiet. I tam są bardzo, pojawiają się takie poszlaki informacje, że tak naprawdę mocno maczała w tym ręce ABW w kwestii ich zatrzymania, która jakby, i to jest jeszcze CAT ABW, czyli Centrum Operacji Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które jakby rzuciło podejrzenie, że ci związkowcy właśnie to tam inspirowani terroryści i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to się okaże prawdą, to jest w ogóle to skandal, po prostu to burzą się moje wszystkie elementy etosu również tej służby. Tak, to no też oczywiście słyszeliśmy o osobach, które w tym czasie 8 ostatnich lat odchodziły ze służb, ponieważ się z tym nie zgadzały. Były takie osoby i to wcale nie pojedyncze. Część z nich została przywrócona, ale część nie. I jest też taka ciekawa sprawa pana Jabłońskiego, jak ja dobrze, to był pan, który został złożył doniesienie w trakcie
w trakcie rządów PiS-u do prokuratury, a świadczył usługi dla Orlenu między innymi, ale również dla innych spółek Skarbu Państwa, o możliwości popełnienia przestępstwa, więc generalnie jego firma już w tym momencie nie istnieje, no ale te osoby, które gdzieś tam z prokuratury postawiły się po jego stronie, też zostały usunięte i tak to działało. No. Niestety, natomiast etos służb specjalnych, nawet jeżeli coś takiego było, to tak naprawdę jeżeli służby właśnie działają, ich dowództwo, oficerowie działają według zasad i kompetencji na tego, na co przysięgają, jeżeli działają według konstytucji, to tak naprawdę takie działania powinni prowadzić dalej. To, co mnie zaskakuje, chociażby po zmianie 15 października, że nagle się okazuje, że wiele śledztw jakby zaczyna się od początku. Tak jak jest kwestia Orlenu i spraw biznesów pana Obajtka, czy sprzedaż Lotosu Saudi Aramco i wszystkich innych tych kwestii. A mówmy szczerze, w takich firmach strategicznych tam parę osób z różnych służb specjalnych pracuje, znaczy również obce chcą się tam dostać, więc nasycenie jest naprawdę spore, licząc na ilość pracowników, to tam powinny być już bogate teczki dowodowe tak naprawdę przygotowane. I wtedy, kiedy ktoś pozwala im to w końcu ujawnić, bez żadnych takiego wyrzucania kogoś po ujawnieniu, to dzisiaj ten materiał dowodowy powinien być już zebrany. A cały czas słyszymy, że tak naprawdę to się toczy i zbiera. Oczywiście pod warunkiem, że nikt tego nie zniszczył. Mało tego, słyszymy o tym, co jaką rolę był na przykład były szef CBA miał pełnić w PZU, więc wychodzi na to, że to służba, która miała kryć i powodować, że przynajmniej taki obraz się nagle kreuje. Mam nadzieję, że to ktoś wyjaśni, ale wychodzi na to, że tam się niewiele da znaleźć w sensie takim materiale, na tyle materiale dowodowym, żeby te osoby mogły ponieść tego konsekwencje prawne. Znaczy, jakby jest to tajemnica Poliszynela, natomiast kwitów brakuje, bo służby działają zawsze na wielu płaszczyznach. Ja to też się wie. No, czasami się robi tak, że po prostu, jeżeli nie możesz zebrać. Ja lubię, znam nawet parę takich osób, jeszcze wywodzących się ze służb bezpieczeństwa, z wywiadu zagranicznego, chociażby PRL-u, gdzie obce służby orientowały się, że oni są, brzydko mówiąc, szpiegami, ale na przykład ciężko było zebrać materiał dowodowy sądowy. Poznałem takiego człowieka, więc po prostu służby sfingowały jego przestępstwo, którego oczywiście nie popełnił, ale to już go jakby zdekonspirowało i on musiał po prostu stamtąd zostać usunięty z tego kraju, gdzie przebywał na placówce. Takie rzeczy się zdarzają, więc służby też tak działają. Znaczy, najfajniejsze jest to, co też padło w ostatnim wywiadzie, jednym z wywiadów na kanale Sekielskich, to padło takie słowo, fajnie jest, kiedy służby zajmują się tak naprawdę sobą, a nie obywatelami. A przez 8 ostatnich lat służby zajmowały się w tym kraju obywatelami, a nie tym, co powinno. Więc mnie nie razi, jak słyszę to, że rozpasanie służb na przykład rosyjskich czy białoruskich, że ci agenci tu są, oczywiście, że są, bo mieli pole do działania, bo ci, co mieli strzec ich przed nami, byli zajęci swoimi obywatelami. Dokładnie tak samo jak w Izraelu. To panie Marcinie, jeszcze odnosząc się do tego, co pan wspomniał o sfingowanym przestępstwie takiego szpiega, ja poznałam osobę, która miała sfingowaną śmierć. Również pracując w służbach i łącznie z klepsydrą, wszystko się zgadzało, wypadek samochodowy. Także tak. Do Albanii. No tak. To są bardzo ciekawe historie. Drodzy Państwo, drogi Panie Marcinie, musimy powoli kończyć, ale bardzo dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia, za bardzo miłą rozmowę.
ciekawą. Mam nadzieję, że Państwu się również spodoba. Oczywiście zachęcamy Was do subskrypcji, do oglądania nas, do komentowania. Jesteśmy dla Was po prostu. No i cóż, mam nadzieję, że do następnej rozmowy. Panie bardzo, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie i do usłyszenia w takim razie. Dziękuję i do usłyszenia.